Pani Beato, już za chwilę wystąpi Pani na najbardziej ekologicznej scenie w Polsce. Mhm. Jakie Pani ma nawyki eko? Oczywiście segreguję śmieci, dbam o to, aby nie za dużo lać wody w domu, czyli prysznic szybki. Myślę, że w ogóle to jest takie myślenie, prawda, żeby wszystko robić tak, aby nasza ziemia przetrwała. A przychodzi Pani to z łatwością? Czy trudno się segreguje te śmieci? Czy to już jest nawyk? Ja już się nauczyłam. To nie było łatwe, powiem szczerze, ale się nauczyłam, bo coś trzeba robić, prawda? To są takie kroki, krok po kroku, żebyśmy szanowali naszą ziemię, no bo efekt cieplarnia już po prostu czujemy, prawda? Co się dzieje z ziemią i musimy to zrobić dla naszych dzieci i wnuków, nie wiem, dla pokoleń.